Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj, widzowie, sprawdzimy, jakie jest trzecie zadanie od Herobrine'a, które jest ukryte na tym pendrive'ie. Słuchajcie, ja jestem mega przerażony i totalnie nie wiem, do czego to doprowadzi, ale musimy to sprawdzić, no bo na tym to wszystko polega. I chciałbym w końcu się dowiedzieć, gdzie tak naprawdę jest uwięziony Palion, bo no troszkę się martwię, dawno go już w sumie nie widziałem. Oczywiście, zanim przejdziemy dalej, kliknijcie łapkę w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. A ja, widzowie, wkładam pendrive'a tutaj do mojego czytnika i zobaczymy, co nam się pojawi na komputerze. Uwaga, mam nadzieję, że będzie tutaj coś, jakby to powiedzieć, dobrego. Ej, dobra, mamy pendrive'a, który nazywa się Herobrine, nie? To jest troszkę straszne, ale dobra, tam praktycznie w ogóle nie ma nic. Prawie w ogóle nie jest zajęta pamięć, ale dobra, sprawdźmy, co jest w środku. Uwaga, wchodzimy. Dobra, jest zadanie trzecie. O, dobra. Weźmy w to i zobaczmy, jakie jest zadanie trzecie. Uwaga, o dobra, odpaliłem się na drugim monitorze. Dobra, tu mamy, uwaga. Powiększmy sobie to, żeby może było lepiej widać. Okej. Zadanie trzecie. A więc przyszła pora na trzecie zadanie. Po pierwsze, musisz wypełnić cały dom bzyka blokami miodu. Skąd ja mam wziąć tyle bloków miodu? Ej, o co chodzi? Dobra, zostaw wiadomość Milki, że nigdy już jej nie zobaczy, że nigdy już się nie zobaczycie. O kurde. I odłóż wszystko, co masz i udaj się na najwyższy punkt na Palionowie. Okej. Dobra, jest przerażająco. Jest przerażająco, ale dobra, musimy to zrobić. Dobra, wiecie co, ja sobie te zadania dam po prostu na drugi monitor, żebym tu ciągle widział, co mamy do zrobienia. I wejdę na Minecrafta. Dobrze, a więc jesteśmy już w Minecrafcie, widzowie. I mam wypełnić dom bzyka blokami miodu. Nie wiem totalnie dlaczego i skąd ja mam wziąć ten bloki miodu, ale z tego co wiem, to... Okej, dobra, już wiem, gdzie są bloki miodu. Już chciałem mówić, że wiem, że bzyku tam ma ten swój uli, tam może coś będzie. Ale okej, czyli Herobrine to przewidział i zostawił nam bloki miodu pod drzwiami. Okej, dobra, może tak być. Dobra, więc wykonajmy to pierwsze zadanie. Muszę to zrobić, bo jestem ciekaw i muszę w końcu się dowiedzieć, gdzie tak naprawdę jest Palion. Bo, no mega to jest niepokojące. Dobra, chyba ten dom będziemy wypełniać, ten jest chyba mniejszy. Nie chce mi się wypełniać tego ula całego. Dobra, ostatnio musieliśmy zrobić to. Jeszcze wcześniej musieliśmy w ogóle okraść Paliona. Nie, to jest w ogóle przerażające. To jest straszne, że takie rzeczy trzeba robić. To tutaj już od dawna jest. Ej, czemu to jest zamurowane? Ej, co jest grane? Dom Paliona i dom bzyka jest tak zamurowany. O co chodzi? Dlaczego tak jest? Dlaczego tylko ich? Nie rozumiem tego, ale dobra, to jest mega podejrzane. Dobra, wejdźmy tu i w takim razie zacznijmy wypełnianie. Więc uwaga, wypełniamy gdzie się da. Dajemy bloki miodu. O nie, bzyku mnie zabije za to, nie? Chociaż on lubi miód, on lubi miód. To może będzie ucieszony, nie? Aczkolwiek będzie musiał sprzątać cały dom, nie? Ej, dobra, to no na pewno mnie znienawidzi za to, co ja tutaj mu zrobię. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy sobie drogę wyjścia, tak żebyśmy mogli też... Ej, już mi pierwszy stach znikł. Ej, dobra, to nie mam tego tak dużo. Dobra, czyli to trochę... O nie! Dobra, tak to zróbmy. Tutaj, dobra, zamurujmy tu coś, co się da. Dobra, zejdźmy niżej, zróbmy O kurde, tutaj tyle tych bloków miodu się zmieści. Ja nie mogę tego tak gęsto robić, że ja całego domu wtedy mu nie zapełnię. Musimy tak wizualnie zapełnić cały dom niby. Ale wiecie, żeby nie wykorzystać wszystkiego jednak. Więc robimy najpierw po suficie. Dobra, tutaj coś takiego. Okej, już dwa staki mi znikły. Dobra, robimy tak. Ej, co tu się stanęło? Tak się da? Wow! Dobra, wszystkie płyty mu tutaj, kurczę, zabunkrowaliśmy w miodzie, nie? Będzie miał Czekajcie, jak to powiedzieć? Miodowe płyty będzie miał, tak to trzeba powiedzieć, dobra. Już mój polski tutaj, że tak powiem, prawie klęknął. Dobra, wypełniamy to. Ej, dobra, bo mi się zaraz kończą te cztery staki w ogóle, nie? Dobra, zostało mi ostatni stak. Ale dobra, tu wypełniliśmy wszystko, tu wypełniliśmy. Została nam góra, tu jest najmniej miejsca. Ej, musimy wykorzystać wszystkie bloki, szczerze, nie? Bo jak nie wykorzystamy wszystkich bloków, to może nam tego nie zaliczyć, Herobrine, więc fajnie by było jednak wszystko wykorzystać, bo żeby nie było przypału, wiecie o co chodzi, wiecie. Dobra, tu. Dobra, tak. Dobra, wypełniamy balkon też, a co? Niech jest wszędzie całkowicie zalane to wszystko, gdzie się da. Dobra, tu, coś takiego. Dobra, zostaje nam ostatnie 6, jest git, mamy to zrobione, jest. Zrobiliśmy kolejne zadanie. Mamy to, wypełniliśmy cały dom bzyka blokami miodu. Więcej bloków nie dostałem, wykorzystałem wszystko, co się dało, nie? Więc jeżeli Herobrine powie, że to jest za mało,
no to, to trudno, to jest jego problem, nie? Jakby ja zrobiłem ze swojej strony wszystko, co się dało. Ale dobra, tam było więcej zadań. Drugie zadanie to jest zostaw wiadomość Milki, że nigdy już się nie zobaczycie. Wątpię w to, żebyśmy się nigdy już nie zobaczyli, ale okej, zostawmy tą wiadomość tylko. Z tym, że ja mam pomysł troszkę inny, widzowie. Zrobimy coś takiego, że zostawimy wiadomość i zaraz zostawimy drugą wiadomość, w której napiszemy, że tylko tak jakby Hirobay nam kazał to napisać, a tak naprawdę się zobaczymy, wiecie o co chodzi. Więc zostawimy tak i zostawimy jedną skrzynkę i w tej skrzynce zostawimy książkę. Tak to będzie wyglądało. Tabliczkę zostawimy na widoku przed jej domkiem, a skrzynkę z książką schowamy, tak żeby, wiecie, żeby ona to znalazła, nie? I mam nadzieję, że w ten sposób będzie git. Dobra, więc zrobimy tutaj tak, wchodzimy do środka. O, to jest już jakiś ten. Okej, ona też dostaje jakieś zadania. Czy ja chcę na to patrzeć? Ej, dobra, ja... Boże, ona też ma takie same zadania do zrobienia. Ej, dobra, to jest przerażające. Zostawiam tutaj tabliczkę po prostu. Hej, to powinna to zrozumieć. Milki, niestety, ale już nigdy się nie zobaczymy. Dobra, tak, zostawiam taką wiadomość, okej. I teraz... I wiemy, co zrobimy. Tu zostawimy książkę. Może tu zobaczy. Dobra. Siema. Tą tabliczkę obok zostawiłem ja, czyli toast. Musiałem to zrobić. Takie dostałem zadanie od Herobrine'a. Dobra. Trzymaj się. I nie rób nic głupiego. Pozdro. Dobra, zostawiamy taką wiadomość. To wystarczy tutaj, to wystarczy. Mam nadzieję, że ona tam zerknie. Chociaż nie wiem, czy jest taka szansa, ale mam nadzieję na to, że to zrobi. I dobra, i została nam ostatnie zadanie, czyli odłóż wszystko, co masz i udaj się na najwyższy punkt na Palionowie. Najwyższy punkt na Palionowie. Czyli musimy pójść... No to moją wieżę, z tego co rozumiem. Dobra, czyli tam może będzie kolejne zadanie jakieś. Dobra, odłóżmy te wszystkie rzeczy. Niech będzie. Skoro takie jest zadanie, niech będzie, odłóżmy. Spoko, mogę się na to zgodzić. Odkładamy wszystko i idziemy tam. Dobra, nie mam nic totalnie. Totalne zero. Totalne nic. Więc ja mam nadzieję, że nie wiem, nie zostanę gdzieś uwięziony, nie? Chociaż to jest duże ryzyko. Dobra, co to jest w ogóle? Co tu się dzieje? Dobra, idziemy stąd, bo tutaj różne rzeczy się dzieją. Może to są jakieś zadania? Ja nie wiem, tu ciągle są jakieś zadania. Herobrine się z nami bawi jak z jakimiś, kurczę, jakby to powiedzieć, jak kot z myszą się bawi, nie? Mam wrażenie, rozdaje nam jakieś zadania, my to robimy, żeby zrobić, nie wiem, uratować kumpli i tak dalej. Nie, po co ja mam wejść na tą wieżę? Nie rozumiem tego. Ale dobra. No może tam będzie jakieś zadanie, w sensie to jest najbardziej prawdopodobne, nie? Aczkolwiek trochę boję się, że muszę to robić bez itemów, to trochę tak, trochę mnie to przeraża, nie będę ukrywał. Ale mam nadzieję, że damy radę sobie z tym wszystkim, nie? Taką mam cichą nadzieję. Dobra, musimy tu wyjść, ja tu w ogóle nie zrobiłem żadnych schodów do wyjścia do tej wieży. Za każdym razem muszę wychodzić tutaj w taki gówniany sposób, no ale dobra. Wyjdźmy tutaj sobie tak, jak inaczej się nie da. Dobra, i musimy wyjść na samą górę, nie? No dobra, kurde, to zajmie wieki. Przecież ja będę tu... Wspinał się i jeszcze raz się będę wspinał. I to się nigdy nie skończy. To jest jakaś tragedia. Dobra, widzowie, ja zrobię cięcie, no bo nie wiem, bo to naprawdę zajmie mega długo. Widzimy się, jak będę na górze. Dobra, widzowie, jesteśmy już prawie na szczycie. Nie wiem totalnie, po co mam tutaj wychodzić, ale tutaj była pierwsza skrzynka z zadaniem, więc może tutaj będzie znowu jakieś kolejne... Nie, nie ma kolejnego zadania. Dobra, to o co chodzi? O kurde, co to? O kurde, Palion i Bzyku! Co jest, Palion?